tym roku, by uzyskać świadczenia z programu Rodzina 500+, osoby pozostające w nieformalnych związkach będą musiały mieć oświadczone dla dziecka alimenty. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych z tego programu będą przyjmowane już od 1 sierpnia w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Zasady podstawowe, tak jak kwota wsparcia i kryteria, w oparciu o które ustalane jest prawo do świadczeń, pozostają bez zmian. Najważniejsza zmiana dotyczy osób samotnie wychowujących dzieci. Zgodnie z nową definicją, zawartą w ustawie o świadczeniach rodzinnych, alimenty na rzecz dzieci wliczają się do dochodu przy wnioskowaniu o świadczenie wychowawcze 500+. Ustawodawca w tej chwili wprowadził zapisy takie, jak funkcjonowały przy świadczeniach rodzinnych, bo do tej pory osoba samotnie wychowująca dziecko deklarowała ten swój stan i jakby mogła ubiegać się sama z dzieckiem o to świadczenie 500+. W tej chwili osoba samotna, żeby otrzymać świadczenie 500+ na dziecko, musi wykazać na przykład ustalone alimenty, musi mieć ustalone alimenty od drugiego z rodziców na to dziecko. Chyba że ojciec dziecka jest nieznany, czy tam sąd oddalił powództwo o ustalenie tych alimentów. To jest taki bardzo, bardzo poważna zmiana. Z tym, że osoby te, które nawet nie mają uregulowanej tej sprawy alimentów, wnioski mogą składać. My mamy obowiązek wyznaczyć tej osobie 3-miesięczny termin na uregulowanie spraw alimentacyjnych i wówczas przyznamy świadczenia od miesiąca, kiedy ona złożyła wniosek. Kolejna regulacja dotyczy ustalania dochodu rodziny, szczególnie w procedurze utraty i uzyskiwania dochodu. Nieraz osoby zabiegające o wsparcie celowo zwalniały się z pracy, by zatrudnić się ponownie, ale za niższe pieniądze. Zmiany mają uniemożliwić taką osobom uzyskiwanie świadczeń. Do tej pory osoba, która zmieniała tytuł do uzyskania dochodów, na przykład zmieniała jej się umowa, nawet u tego samego pracodawcy, czy jedno zlecenie po drugim otrzymywała umowę zlecenie. My mieliśmy obowiązek za każdym razem, kiedy ma nowy tytuł do wynagrodzenia, weryfikować uprawnienia do świadczeń tej osoby. W tej chwili, jeżeli osoba utraci dochód, wystąpi do nas o świadczenia rodzinne i w przeciągu 3 miesięcy od utraty dochodu podejmie na przykład zatrudnienie u tego samego pracodawcy, wówczas nie możemy uwzględniać utraty dochodu dla tej osoby. Kolejna kwestia to uporządkowanie zasad ustalania dochodu ze zryczałtowanego podatku dochodowego. Ma ona wyeliminować proceder zaniżania dochodów. Do tej pory te osoby wykazywały dochody na oświadczeniu dla nas. W tej chwili ministerstwo określi, jak jeszcze nie ma, nie określiło tego, ale wskaże w obwieszczeniu kwotę, która będzie przyjęta za dochód dla tej rodziny. Myślę, że to będzie w zależności od przychodów firmy, czy no trudno mi w tej chwili określić, na jakiej zasadzie to będzie wyliczane, ale my jak gdyby będziemy musieli przyjmować taki dochód określony przez obwieszczenie wydane przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych 500+ przyjmowane będą od 1 sierpnia w godzinach od 8 do 15 i w poniedziałki od 8 do 17. Również od 1 sierpnia Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie razem ze świadczeniami rodzinnymi będzie przyjmował wnioski na zasiłki rodzinne. Nowe przepisy ujednolicają terminy składania wniosków obu świadczeń. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, o czym zapewnił podczas konferencji prasowej dyrektor placówki, istnieje możliwość wydłużenia czasu pracy.